Wiemy już z poprzedniego filmu, co to są liczby zespolone. No jak mamy liczby, to chcielibyśmy wykonywać na nich operacje, no i zacznijmy od najprostszego, czyli od dodawania. Powiedzmy, że chcemy się zastanowić, co to znaczy dodać do siebie dwie liczby zespolone. Na przykład liczbę zespoloną A równą 3 dodać 2i. No i weźmy sobie drugą liczbę zespoloną, na przykład B równą minus 1 minus 3i. I teraz chcemy znaleźć liczbę c, która jest sumą tych dwóch liczb. a dodać b. Ile to będzie? No to napiszę te dwie liczby tutaj. Tutaj napiszę jedną, tutaj drugą, czyli 3 dodać 2i, a tutaj mam minus 1 odjąć 3i. No te nawiasy mogę po prostu opuścić, mógłbym ich tutaj w ogóle nie pisać ale napisałem tak, żeby wiadomo było, że to są te dwie liczby zespolone, które do siebie dodaję. No i wiemy już, że tego, co mamy w tym pierwszym nawiasie, nie da się bardziej uprościć. Mamy część rzeczywistą, część urojoną. Tak samo w tym drugim. To już jest najprostsza postać tej liczby zespolonej. Ale to, co mogę zrobić, to mogę dodać do siebie część rzeczywistą tej liczby zespolonej i część rzeczywistą tej drugiej liczby zespolonej. No, jak opuszczę nawiasy, no to będę tutaj miał trójkę i mogę tę jedynkę od tej trójki odjąć, czyli dostanę po prostu 2 wtedy. No i podobnie mogę postąpić z tymi częściami urojonymi tutaj. Mogę tę część urojoną i tę część urojoną do siebie dodać. Mam 2i, odjąć 3i, czyli będę miał minus 1i, czyli po prostu minus i. No i to jest ta moja liczba c. Ta moja liczba c jest równa 2 minus i. Taki jest wynik tego dodawania. Widzimy, że po prostu oddzielnie dodajemy części rzeczywiste i części urojone. Teraz jeszcze pokażę, jaka jest interpretacja tego na płaszczyźnie zespolonej. Płaszczyzna zespolona czasami to się nazywa diagramem Arganda. Płaszczyzna zespolona, czyli tutaj mamy na osi poziomej część rzeczywistą liczby zespolonej z. Na, część, na osi pionowej mamy część urojoną Liczby zespolonej z. No i teraz zaznaczmy te nasze liczby. Najpierw liczbę a. Część rzeczywista jest równa 3, 1, 2, 3. Część urojona jest równa 2, 1, 2. Czyli ta liczba to jest ten punkt na płaszczyźnie zespolonej. To jest moja liczba a. No i mogę tutaj sobie narysować taki wektorek, który jest zaczepiony w początku układów współrzędnych i wskazuje tę liczbę. Tę liczbę a. No dobrze, teraz weźmy sobie tę liczbę b. Liczba b ma współrzędne minus 1 i minus 3i, czyli na pionowej osi muszę pójść od 3 jednostki do dołu. No i to będzie ta liczba b. No i mogę znowu narysować taki wektorek, który wskazuje tę liczbę b. No i rysuję te wektorki dlatego, żeby pokazać ci, że dodawanie tych liczb to jest dokładnie to samo, co dodawanie tych wektorów. No, bo jakbyśmy dodali taki wektor zielony i taki wektor pomarańczowy? No, byśmy wzięli ten wektor reprezentujący liczbę b, przesunęlibyśmy jego ogon tutaj do tej strzałki, czyli stąd byśmy zaczęli rysować ten wektor b, no, jego przesuniemy równolegle, no to wektor to jest wektor. Po prostu bierzemy ten wektor i go przesuwamy do tego punktu, czyli muszę znowu pójść o 3 jednostki w dół i o jedną w lewo. Jak pójdę o 3 jednostki w dół, to będę tu, o jedną w lewo, to będę tu. Czyli przesunięty wektor B, przesunięty równolegle, no to będzie wyglądał tak, to jest ten wektor reprezentujący liczbę B. No jak teraz dodam te dwa wektory do siebie, to ich suma to jest po prostu taki wektor, który zaczyna się tam, gdzie zaczynał się wektor A, a kończy się tam, gdzie kończył się wektor B. No i widzimy, że to się zgadza, ponieważ ta liczba zespolona C ma część rzeczywistą równą 2, a część urojoną równą minus 1. No i dokładnie takie współrzędne ma ten wektor 2 i minus 1. Czyli widzimy, że dodawanie liczb zespolonych to jest dokładnie to samo, co dodawanie wektorów. Tak samo jak wektory dodaje się w ten sposób, że dodaje się ich współrzędne, składowe tych wektorów, tak samo liczby zespolone się dodaje, że dodaje się oddzielnie składowe. A składowe to jest część rzeczywista i część urojona.